SVR z 2005 roku. Sprawdzamy gnoja? To też jest nowy samochód, też chiński. Tu mamy jakieś do niego malowanie hardkorowe. Może najpierw bez malowań, bez niczego. Po prostu wybierzmy sobie jakiś kolor i tyle, nie? Podróbka Nissana GT-R-a? Co ty? Mamy tu jakieś kolory do wyboru? Ej, no gdzie GT-R-a? No ja... Ja nie wiem, co to jest nawet. To wygląda... Wygląda jak dobrze stuningowana Kalibra, no. Umówmy się. Czerwone bierzemy. Wygląda jak dobrze stuningowana Kalibra. To jest Kalibra po tuningu. To jest Kalibra po miesiącu w Rosji. Zobacz, człowieku. Źle to wygląda. To wygląda źle. To jest brytyjskie auto? MG? Co ty? No, tutaj można... Dziwnie się maska otwiera, nie? Ale co to za silnik jest? Wiecie co? Ciekawe jest to, że ten silnik jest dosyć nisko ustawiony. Dosyć nisko siedzi ten silnik. Dobra, jak to się... Kurde, ta maska jest ciekawa. Ale tutaj napisane jest, że MG to jest marka chińska, a nie brytyjska. No co ty? Dobra, zobaczmy, to jest... Jak to się nazywa? No dobra, wejdźmy najpierw do środka, zaraz zobaczymy sobie jakieś różne dane. Ciekawie nawet, nie? Jedynka... O, a co to za... To jest automat? To jest automat, dobra. To jest automat, ale tak dziwny trochę mi się wydaje. Rodowód brytyjski ma. A coś też tam Chińczycy jakąś inną markę brytyjską wykupili. Wiem, że Volvo wykupili na pewno. I coś jeszcze chyba brytyjskiego, ale już nie pamiętam jaka marka. No i tak to wygląda. Dobra, wychodzimy stąd. Powiem wam, no wygląda jak ty. Ten kokpit przypomina mi kokpit z jakiegoś... Z GTA na przykład jakiegoś samochodu, no nie? Bardzo podobny. Z tyłu chyba jest akumulator, jeśli dobrze myślę. Nie, to coś innego, to jakiś może wzmacniacz. Nie wiem, kurde. I tak to wygląda. Jak to się nazywa? MG X-Power SVR. Już patrzymy. MG X SVR. SVR, słuchajcie, tu wyskoczyło mi SV, a jeszcze jest wersja R. Dobra, jest nawet to w Wikipedii, słuchajcie, nie ma żartów. Stylowy... Nie, czekaj, moment. Sportowy samochód osobowy produkowany przez brytyjską firmę MG w latach 2003-2005, dostępny jako dwudrzwiowe coupé. Do napędu dodawano silnik V8 o pojemności 4,6 litra lub 5,0. Słuchajcie, tutaj mamy wersję właśnie tą z 5,0 silnikiem. Także to nie ma żartów, to jest silnik jak w Mustangu. Moc przenoszona na tylną oś przez pięciobiegową skrzynię manualną i właściwie chyba tylko taka była do wyboru. I chyba to jest właśnie silnik od Forda Mustanga, bo to jest fordowski jakiś silnik. Moc maksymalna 324 konie mechaniczne, więc to wygląda dla tego słabszego silnika, a dla tego mocniejszego 406 koni mechanicznych, więc to wygląda jakby to był silnik wolnossący, no bo 5 litrów, 406 koni. Samochód wygląda dziwnie, wygląda jak faktycznie taka Kalibra po miesiącu w tym, w Rosji, no nie? I właściwie tyle, no mamy duży silnik, ten silnik zwróciło moją uwagę, że on jest umiejscowiony dość nisko w tym samochodzie. Może mieć dobre parametry jezdne ta fura. Zobaczmy, jak to jeździ bez żadnego tuningu, jak to brzmi. Posłuchajmy. No. Fajnie brzmi, nie brzmi jak Mustang zdecydowanie, no bo to kwestia też wydechu, tak? Ale nie ma tragedii. No, akceptuję to, zdecydowanie. O, hamulce, z hamulcami słabo. Dobra, sprawdźmy ile od 0 do setki. Przed tuningiem, spokojnie, tutaj zaraz tuning się zrobi. Włączmy launch control. Cztery. Gdzieś koło czterech było. Tak, długa skrzynia biegów jest. Jest długa skrzynia biegów, no, no. Mały samochód tak w ogóle, zobaczcie. Dosyć duży spoiler. Ciężko mi powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. No, dla mnie to jest taka... Ej, on wygląda, wiecie co?
jak Vauxhall Monaro trochę, ten przód, no nie? Coś koło tego, jakiś Opel, jakoś tak. No, długa skrzynia, dlatego że mamy tu tylko 5 biegów. Brzmi fajnie, wygląda dziwnie. 2003 rocznik, tak? Tutaj, który mamy rok? 2005, ale od trzeciego chyba był produkowany ten model. Więc samochód, no, wygląda, no, stary jest, tak? Tutaj mamy Opla Karton, on się chyba jakoś tak nazywał śmiesznie, nie? Karton albo coś takiego, ale to jest zupełnie coś innego, to jest chyba z 90 już lat, albo początek 2000. Nie, to 90 rocznik będzie, chlebciu ma, mi się wydaje. Musielibyśmy wziąć, wiecie, tutaj jest chyba coś takiego, Pontiac bodajże, albo Vauxhall. Czekaj, na V musi. Mi on przypomina trochę, ten przód przypomina mi trochę to auto, już wam pokazuję. Tylko że oczywiście nie jest ten poszerzony tak bardzo, no nie? Te lampy, ta maska tak nachodząca, tutaj ten przód taki jest bardziej zaokrąglony. No i ten samochód brzmi fantastycznie, posłuchajcie. Tu też mamy V8, samochód jest zajebisty, dźwięk ma naprawdę mega. Bardzo podobny ten przód jest w tym aucie. Nie, tylko że tutaj mamy te błotniki inne i tak dalej. Dobra, wracamy do tego MG. Zobaczymy, co jeszcze można z nim zrobić. Już mamy, zobaczcie, całkiem pokaźną ilość samochodów w tej marce. 3. Nie wiem, czy wszystkie zdobyłem. Chyba wszystkie mam z tej marki. No i zobaczcie sobie naprzód w tym samochodzie. Dosyć podobne są te lampy. W tamtym Vauxhallu ten przód jest taki bardziej zaokrąglony. Tak w porównaniu do tego auta, to tamten wygląda jak jakiś dragster albo coś takiego, no nie? Najstarsze auto w Fordzie jak jest? Nie mam pojęcia. Od Fiata Punto ma przednie lampy? Faktycznie, bardzo podobne. Znaczy, wiadomo, że tu może jakieś dłuższe są czy coś, ale kształt, no nie? Kształt mniej więcej to samo. No dobra, no to lecimy na tunik. Ja myślę, że tutaj spokojnie 7 litrów da się do niego wpakować. Bardzo dziwnie maska się otwiera, bo tam tylko fragment maski możemy otworzyć, tak wiesz, od razu. I lecimy w tuning. Co my tu możemy zrobić? Czy będą bodykity? Nie mamy bodykitu. Bodykit jest już założony, umówmy się, samochód jest bardzo szeroki. Te koła wyglądają jakby... No, dziwnie to wygląda. Ja bym go widział na glebie z felgą 19 cali minimum. Chyba że już ma 19. Wygląda to źle. Spoiler. Możemy usunąć spoiler. Nie podoba mi się ten samochód z tyłu kompletnie, człowieku. No zobaczcie, jak to wygląda. Jak? No, nie tak, no. Zostawimy spoiler standardowy. Dobra, swapy, zobaczymy. Uła! Swapów mamy sporo, zobaczcie. Mamy V8 6 litrów, V8 5,2 litra, V10 z Vipera mamy 8,4. Mamy Racing 3 litry 6-cylindrowy turbo, V12 7-litrową, V12 6-litrową, V8 7-litrową. No to teraz posłuchajmy każdego po kolei. O Boże, co to za silnik jest? Siedem siedem spoko, nie? Zostawimy standardowy. O, możemy kompresora dać. Dobra. Tutaj tego nie dajemy. Musimy samochód koniecznie obniżyć. On jest za wysoki. Tutaj jest za wysoko, zdecydowanie. Sportowe, wyścigowe. O! Teraz siedzi. Teraz tak, musimy... Jeszcze dystansy tu brakuje. Większa felga. I będzie cacy, mówię wam. Będzie cacy. Muszą się te koła zrównać z nad kolami. Nie mam Aventadora SVJ. Nie mam, niestety nie zdobyłem jeszcze. Dobra, hamulce dosyć spore miał te standardowe, no nie? Sport, czekaj, to były semi-sliki, możemy zostawić semi-sliki. I z tyłu damy trochę szerszy kapy, bo tu zaraz mocy wejdzie. I zmieniamy, aha, dystansę, uwaga. Tu chyba trochę za daleko, nie? Gdzieś coś takiego zrobimy.
Teraz jeszcze zmienimy felgę, dostosujemy. Zobaczcie, jak ta, jak to koło schowane jest w nadkole. A zobaczcie teraz. Dobra, zmieniamy felgę. Aha, cal musimy jeszcze inny dać, oczywiście, że tak. Pyk, tu chyba mamy z tyłu, z przodu mamy ile? 19, a z tyłu będzie 20, tak? 20 mamy z tyłu. Myślę, że jest ok. Moglibyśmy dwie 19 dać, też by było spoko. No, mogą być i takie felgi. Jest ok. Dobra. Ładujemy moc i teraz słuchamy wydechu. O, tu mam dylemat. Czy ten ostatni, czy ten środkowy? Kurde, ale standardowy też brzmi fajnie. No? Tu już się kompresor odzywa. Dajemy ten środkowy. Dla dźwięku zostawię ten standardowy kompresor, który jest, znaczy on nie jest standardowy w tym aucie, ale no ten pierwszy mi się najbardziej podoba, najbardziej go było słychać, no nie? Dobra, pojemność zwiększyliśmy do 6 litrów, okej. Okay. Czyli działamy na tym standardowym silniku. Pyk. Tak, TVR Tuscan z tyłu, faktycznie te światła, rozmieszczenie tych lampek, dosyć podobne. Ładnie to zauważyliście. Jest coś takiego, no. Samochód nie jest tunigowany na maksa, tutaj nie chodziło mi o to, tu chodzi o to, żeby go doprowadzić jakoś do stanu, wiesz, żeby nie żygać na jego wygląd, no nie? Te koła były tak strasznie w nadkola schowane, te felgi za małe jakieś takie, no. Niezbyt dobrze, prawda? Teraz jest moim zdaniem już ładnie. Możemy dodać jeszcze przedni spoiler. Tylny bym chciał zostawić i samochód wygląda już znacznie groźniej. Znacznie ładniej, obniżony, spasowany. Moi drodzy, 757 koni mechanicznych w klasie S1. Można by było go jeszcze tam jakoś dozbroić albo na przykład zrzucić go do klasy A. Chyba lepiej by było, nie? Bo on tam już trochę za dużo mocy miał. Zaraz go sobie przetestujemy. Teraz gram na laptopie, boże, na Xboxie gram w Forze. O, bardzo ciekawy środek, zaraz sobie zajrzymy jeszcze do środka. I tak, tu zostawiamy. On nie jest wymaksowany, moglibyśmy tutaj jakiś potężny silnik włożyć bez problemu, ale tak, myślę, że jest w porządku. Docisk trochę, możemy hamulce. O, trochę za bardzo poszalałem. Dobra, gotowi? I może wybierzmy sobie jakieś malowanie, jakiegoś gracza. Nie wiem, co to wybrać, powiem szczerze. Na razie, a może to żółte? To żółte wygląda ok, chyba. Ja cały czas gram na Xboxie, bo na kompie są problemy z działaniem gry, wiesz? Ale na laptopie jest lepsza grafika, nie? A tutaj mam niestety taką Xboxową. Tekstury z daleka zwłaszcza widać takie niezbyt ładne. Dobra, gotowi? Mamy już stunigowaną furę. No, zobaczcie tutaj jakiś rozbłysk na feldze. Żółty kolor, można by było dać trochę tutaj więcej jeszcze jakichś akcentów. Na przykład cały tył dać na czarno. Nie, coś takiego. Ale te takie dodatkowe jakieś naklejki nie są brzydkie. Posłuchajmy gnoja. O, rzuca, trzeba będzie szerszego kapcia dać tutaj. Albo docisk na tył, ten brzydki spoiler dodać. Ty, wydaje się, całkiem chyba dobrze skręca. Przypominam wam, wyglądało na to, że samochód ma dość nisko umiejscowiony ten silnik, więc może go zrobili w Fordzie tak, żeby był jakoś super skrętny. Mam wrażenie, że jest taki, że bardzo łatwo reaguje na skręt i może to będzie jedno z takich bardziej skrętnych autek. Tak to przynajmniej wygląda, bo tak jest bardzo responsywny samochód. Teraz jak nim się kawałek przejechałem. Ciekawe, ciekawe. O. Ty, ej, on na drift byłby fajny, macie rację, no.
Bo tak do wyścigów dałoby się go na pewno fajnie zrobić i myślę, że on do tego też byłby dobry. Ale takie responsywne samochody czasami też są dobre do driftu. Może być trochę za krótki, nie wiem. Musiałbym go przetestować, musiałbym się przesiąść na kierownicę i sprawdzić, bo lubię samochody do driftu właśnie robić pod kierownicę. No bo co, na padzie to sam każdy samochód, weźmiesz ręczny pyk i lecisz nawet samochodem zrobionym, wiesz, na wyścigi, nie? Jako tako. Na kierownicy takiego auta nie wykontrujesz. Tutaj chlebcie, jak się skleił w wolwiaczu. Jak wystrzelił, kurde, co ty masz w tym wolwiaczu? Masakra. Fajnie brzmi. Ja go zrobiłem pod drift. O. Myślę, że pod drift spoko, nie? Ja nie wiem, czy można go jeszcze bardziej obniżyć. Można go jeszcze trochę bardziej glebnąć, ale chyba nie ma potrzeby pod wyścigi. Pod drift myślę, że git. O, już tutaj koło weszło w nadkola, te ogromne zresztą nadkola, no nie? Dziwne auto, ty. Ja nie wiem, co o nim myśleć, o tych w ogóle chińskich samochodach. Nie wiem, jak się do nich ustosunkować, ale pojedźmy sobie, jeszcze mu dam te szersze kapcie i pojadę sobie tutaj z drużyną A jakiś wyścig może, o. Randomowy fan się pojawił? Może ktoś, a faktycznie... Sebix Game. Ktoś mnie tu stalkuje na streamie, siemaneczko. Dodajemy tego randomowego fana. Czekaj, jak go dodać? Poczekaj, a jest Action Invite to Convoy. O, super. Chyba się doda ten ziomek, nie? To z nami razem pojedzie. O, dodany, pięk. Dobra, Tune. Jak on mnie znalazł tak w ogóle? Nie wiem. Dobra, spróbujemy coś tu jeszcze poradzić. Dobra, musimy trochę docisk zwiększyć z tyłu zdecydowanie, bo tam przy wyższych prędkościach jest trochę problem z tym autem. Ciśnienie zmniejszymy. Dyfer... O, dyfer może odblokujemy trochę. Dajmy coś takiego. I tu damy też, żeby było dosyć miękko. Zobaczymy, chłopaki gotowi? Gotowi na wyścig? Dobra, chyba my trochę poprawili ten tuning, no. Wydaje mi się, że to nie będzie dobry samochód w klasie S1, ale kto wie, może ktoś zrobi taki tuning, że ten samochód będzie, wiesz, świetnie się zachowywał. O, przy wyższych prędkościach, przy wyższych obrotach brzmi naprawdę bardzo ładnie przy obciążeniu. Dobra, i uwaga, zakręt. O, całkiem... Te zakręty całkiem ładnie, hamowanie. Hamowanie z ABS-em, spoczko. Wyjście z zakrętu trzeba uważać, niestety tutaj 900 koni mechanicznych to nie jest mało. Dwa najstarsze samochody. 5 zł. Deluxe. Chyba jeszcze coś starszego jest, bo ten Deluxe... Chociaż to też są bardzo stare samochody. Poczekaj, bo tu można sobie zrobić... Ja chyba mam wszystkie auta prawie i te najstarsze raczej też. Według roku to najstarszy jest... O, tutaj jest Bugatti starsze z 26 roku. Bugatti Type 35C. Faktycznie ten Mercedes SSK z 29. Tak mi się coś kojarzyło, że Mercedes nie jest najstarszy. Jest bardzo stary. Ale w Fordzie nie ma jeszcze tego najstarszego Mercedesa, tego starego, że starego, który zamiast kierownicy miał taki pałąk do skręcania. Ja kiedyś byłem w Londynie w takim muzeum mercedesowskim i tam właśnie ten samochód był wystawiony w tym muzeum. Można było go sobie obejrzeć. Właściwie ja nie wiem, czy to nazwać samochód, to taka dorożka trochę wyglądała z jakimś takim, dziwny pojazd. Ale no był i można było sobie go, wiesz, popatrzeć, nie? Mi się nie podobało kompletnie, bo tam ani żadnej karosy, taka dorożka po prostu z jakimś, wiesz, silniczkiem malutkim i zamiast kierownicy miałeś taki pałąk, którym skręcałeś lewo i prawo, nie? No trzyma się drogi, nawet ta fura, musieliśmy kapciuchy dać bardzo szerokie, podwyższymy sobie tu zawieszenie trochę, bo będziemy wyścig jechać. Trochę jest za niski jak na wyścig, zwłaszcza, że tył żeśmy dali miększy. Dobra, jesteśmy. Ja teraz sobie kupiłem... Gdzie ja mam telefon? Teraz sobie kupiłem Madrunnera na tego... Na telefon. Tak to wygląda, ostatnio na Stryfona wyszło. I można sobie normalnie grać. Wiesz co, tylko suby dodaję. 5 zł. Okej. Pokażę wam tylko, jak ta gra wygląda. Nie wiem, ile tu FPS-ów mam. Tak ze 30 chyba będzie, nie?
I tak na pierwszy rzut oka wam się może wydawać, że grafika jest ładna, ale jakbyście widzieli to na żywo na tym telefonie, to byście stwierdzili, że no jednak są różnice. Może uda mi się kawałek przejechać, poczekaj. Odpaliło się, dobra i patrz. Jedź. Nie. Aha, czekaj, bo chyba mam... O, jedzie fura. Widziałeś, jaki gameplay potrafi Lucek nagrywać? Normalnie tam coś tam pracuje, jakieś zawieszenie. Chyba 20 albo 18 zł jakoś to tak kosztowało. Chcę nagrać tego test, bo to jest myślę, że ciekawa opcja. Tak, hamulec miałem. Pro gaming, nie? Widzicie, ja mogę zrobić streama ze wszystkiego. Jakieś 24 albo 18 zł, coś takiego. Professional Gamer Guide, tak, by Lucek. O, jeszcze deszcz mamy, zobaczcie. O kurde. Próbuję się uporać z trakcją, ale ciężko. Trochę na początku gubił trakcję, zwłaszcza, że tu jest ślisko. Nie dałem tych najbardziej przyczepnych opon na asfalt, tylko dałem semi-sliki. Wydaje mi się, że semi-sliki lepsze są na deszcz niż sliki. Sliki chyba trochę gorzej sobie radzą w deszczu. Więc semi-sliki wcale nie są takie, wiesz, dużo gorsze. A czasami na tych wyścigach mamy do czynienia, wiesz, z deszczem, nie? I wtedy to jest... Wtedy jest tragedia, tutaj jednak na deszczu wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, czy to jest w Forzie zaimplementowane, ale w rzeczywistości sliki nie nadają się kompletnie do deszczu, nie? Jak ci popada trochę deszczu, mokra nawierzchnia i te sprawy, to sliki... elo! Jakoś się tam drogi trzyma, nie jest źle. Podoba mi się nawet. To jest responsywny dosyć. Jak samochód z napędem, jak na samochód z napędem umieszczonym z przodu i napędem na tył. Wow! Ale bym się rozwalił. Okej, tutaj mnie już trochę zarzucało. A to wiecie, to wszystko kwestia tuningu jest, nie? Ja tam ten tuning zrobiłem teraz tak na szybko. Pewnie jakiś tam profesjonalny tuner w Forzie odpaliłby dużo lepszą tutaj konfigurację. Ale ta po takim moim drobnym dostosowaniu, powiem wam, że nawet nie jest źle. Samochód wydaje się być mały i łatwy do dostosowania. Taki sportowy popylacz, nie? Zią! Do driftu byłby chyba ciekawy dosyć, no nie? Taka chińska Mazda RX-7 bym powiedział. Coś w tym guście. Co to było? Nice. Okej. Okay. No i zrobiliśmy. Ciekawe auto. Tuningu chyba nie będę wam udostępniał, bo to nic specjalnego. Jak go tam kiedyś tuninguję lepiej, to wam gdzieś podrzucę w odcineczku tuning do tego auta. Tak, ktoś przekraczał linię mety 10 razy, no. Tak czasami jest w tej Forzie, te finish się niekiedy jakoś dziwnie buguje między graczami, nie? Chyba trochę za krótkie biegi są. Tutaj biegi są nie tak. Samochód ma bardzo dużo mocy, ale potem przy wyższych biegach się... Może bym dał tą sześciobiegową teraz? Bo w sumie zainstalowałem tą siedmiobiegową skrzynię dla tej poprzedniej konfiguracji z mniejszą mocą. Może i lepiej wystawimy. I zobaczymy teraz. Teraz powinno. Gotowi? Jest lepiej po tej regulacji. Ale myślę, że może chyba to nie będzie najlepsze auto w tej klasie. Na pewno nie będzie złe, bo całkiem nieźle się to prowadzi, powiem wam. Zrobiłbym sobie chyba może te
do driftu, jedno bym sobie miał do wyścigów, a drugie do driftu. Wydaje mi się, że całkiem nieźle się tym jeździ. Na pewno nie tak dobrze jak Porsche GT3 RS z 16 roku w tej klasie, ale naprawdę nie jest źle. No, Porsche'awka jednak, no to jest dziwny samochód, bo zachowuje się tak jakby, nie wiem, miało napęd na 4 koła, taką trakcję ma i świetnie się prowadzi. Daliśmy sobie kompresor, 900 koni mechanicznych, ale jakoś tak nie czuć tej mocy. Trochę ją skompensowaliśmy tymi wydłużonymi biegami. Trochę mógłbym tutaj jeszcze przedni spoiler, docisk zwiększyć. Drozdziku, 5 zł. Ciekawe ile jutro, no trzeba ustawić timelapsa na ceny paliwa. Kamerkę i zostawić na noc, zobaczyć jak się ceny zmieniają, nie?